Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj na aukcji mamy tl 7 dziewiątkę amerykańską, niszczyciel z magazynkiem i postaram się Wam rozłożyć ten czołg na części powiedzieć z czym to się je i dlaczego jest tak źle. Zaczniemy sobie może od statystyk, bo one nam już dosyć sporo powiedzą. Jeśli sprawdzimy ilość zadawanego damage'u na bitwę wśród ósemek i dziewiątek, zobaczcie, że to nie wygląda źle. Porównuję oczywiście też z ósemkami, żeby mieć takie porównanie, zarabiaczek, czyli ile ten czołg będzie zarabiał przy określonej ilości damage'u. Jest to tak naprawdę pozycja raz, 2, 3, 4, piąta wśród tdk deku, więc bardzo dobra, tak bym powiedział, ale to jest magazynek. Zobaczcie 1566 damage'u, 50% zwycięstw zielona WN, -a, a zobaczcie na turtle, mamy praktycznie ten sam wynik, WNA już jest niebieska, dużo lepszy wynik i tak naprawdę turtle teraz skoczył niedawno po bawie do góry i jeśli byśmy chcieli zobaczyć jak ten czołg zarabia, no to będzie bardzo słabo. Porównując tylko i wyłącznie zarabiaczki 8 i 9 Tieru, no niestety, ale musimy przejść na stronę drugą, na miejsce 70 i ten czołg będzie się znajdował w tym miejscu. Miejsce 70, średnio na bitwę na tym czołgu zarabiamy 60 tysięcy. Dlaczego jest tak słabo? To jest porównanie, zobaczcie. Nawet na V1601P zarabiamy więcej dlatego że mamy tutaj najgorszy DPM, jeżeli chodzi o dziewiątki TDK. Nie będę porównywał nas z tego z ósemkami, no bo tutaj jest naprawdę dramat, to jest przepaść. Zobaczcie, DPM jest 1731 na TL7, a zobaczcie, że nawet cecek ma większy DPM. I teraz może porozmawiamy sobie o samych statystykach, bo mamy tutaj bardzo dużo problemów, ciężko jest zrobić odpowiednie posażenie na ten czoł, pokażę Wam i co ja proponuję. Zobaczcie, DPM tragiczny, 4 pociski po 360, z penetracją na PPQ 252, 41 przeładunek, no to jest jakiś kosmos, nie wiem dlaczego pokarali mocno nas ten czołg. Plus, plus jest taki, że mamy 2,30 pomiędzy pociskami, czyli to jest fajne, łapiemy na gąsce, pompujemy i dzięki temu ten czołg może zrobić jeszcze jakieś fajne wyniki. Magazynek, czyli miasto, gdzieś się chowamy, ktoś popełnia błąd, wymieniamy się, 1 za 4 i to jest taka jedyna chyba rozsądna gra. Bo, jeżeli ktoś myśli, że tym pokampi, no to się zdziwi. Yy, dalej mamy rozrzut i tutaj jest tak naprawdę największa tragedia na tym czołgu. 0,28 i tutaj nie można założyć stabilizatora i tutaj nie można też, ze względu na, też, na ten tragiczny DPM, założyć dosyłacza, bo to magazynek. Więc to już jest kosmiczny dramat, jeżeli chodzi o tą maszynę. Jedyny plus to jest taki, jeżeli nie obracamy tylko wieżą, więc wtedy te rozrzuty są dużo mniejsze. Natomiast jeżeli obrócamy się już samym pojazdem, jest to no, jeden z najgorszych wyników, jakie widziałem. Dalej mamy demo już do modułów, jest standardowy. Jeżeli chodzi o wysadzanie, to jest magazynek, pamiętajcie, perk sniper, będziemy walić po yy, zbiornikach, czy będziemy walić po magazynie ocyjnym. Tutaj dużo lepiej się wysadza i też możemy zrobić na przykład komuś niespodziankę. Dalej, koszt pocisku 1060 i tutaj jest następny problem. Mamy pepeki, które nie są za szybkie. 1060, no tutaj prosiłoby się, żeby było te 1200, przynajmniej żeby można było tym ciągiem pozarabiać. To jest wolny pocisk. Stosunkowo jest tani, ale większość graczy po prostu, którzy mają ten pojazd, ładują Golda, full Golda i tak grają, bo przeładunek jest długi, stracić PPK, odbić się, no tym wciągiem wtedy nie zarobiłem. Natomiast apc APC-ry są drogie, ale prędkość prawie jest 1500. To jest niesamowity plus, a jeszcze musimy zwrócić na coś uwagę. Jeżeli zostaniemy, zostanie jakiś Skorpion, wótek, mamy tutaj bardzo fajne pociski HE. Zadajemy 100 więcej uszkodzeń, ale penetracja jest 105. Mało osób zwraca uwagę, że te Haeki robią robotę i są mocne na tym czołgu, więc jak zajeżdżamy tym czołgiem gdzieś od tyłu, ładujemy sobie 4 Haeki, tutaj koniecznie też jest potrzebna intuicja, żeby można było przerzucić się między tymi dwoma rodzajami. Naprawdę, jeżeli zwróci uwagę, to jest prawie 1800 uszkodzeń na salwę yy, z Haeka i w bardzo szybkim czasie można to wystrzelić, więc nad tym też by trzeba było się zastanowić, żeby wywozić te kilka pocisków. Dalej, 10 stopni opuszczania działa. Wartość niesamowicie przyjemna, jeżeli chodzi o magazynek. Natomiast ze względu na sobą wieżę, no nie można tego za bardzo wykorzystać. Czasami coś tam dingnie, ale raczej po dachu niż po samej wieży. Dodatkowo jeszcze mamy potężny garnek, ale do tego przejdziemy. Następny minus, zasięg widzenia. Niestety, robiąc załogę, nie zakładając żadnego wyposażenia do zasięgu, widzenia, będziemy ślepi czyli mapy otwarte. Niestety, ale musimy coś do tego założyć. Więc tutaj na no, no następny minus, chapeki też nie urywają. I teraz mamy mobilność teoretycznie, na praktycznie to się zbiera, to jest mułowate, tym się jeździ ciężko, ma mocne opory dla gruntu i tragiczną prędkość cofania. Na to trzeba wrócić magazynku. Jest to bardzo ważne z tego względu, że wyjeżdżamy, musimy szybko się cofnąć. Dzisiaj Wam pokażę właśnie w bitwie. Jak to słabo wygląda. Jeszcze chwilę porozmawiamy sobie o rozrzucie. Czas celowania 2,49 i rozrzut 0,38. Nie dosyć, że potężne są rozrzuty w ruchu, to do tego jeszcze mamy osobno potężny rozrzut tego działa, i to też jest problem, więc trzeba zwrócić uwagę, żeby zrobić. Coś z tym rozrzutem, żeby po prostu te pociski nie leciały tak mocno, bo naprawdę z większej odległości tym czołgiem się nie trafia. Ale jak wiecie, w moich materiałach ja staram się zrobić tak czołg, żeby był grywalny, i dzisiaj też wam pokażę, że jest opcja, żeby on był grywalny. Ale decyzję zostawię wam. Więc zacznijmy sobie, może, od zrobienia czołgu. Czyli trzeba go pomalować, braterstwo oczywiście. Siatka będzie potrzebna, to jest Tedek. Możemy go ustawić pod kampę. Natomiast, ze względu na tą celność, no nie zawsze to się sprawdzi. Ale może kamuflaż będzie potrzebny, naprawa też, bo jak wyjeżdżamy, łapią nas na gąste. Chcemy się w jeden pocisk, przykładowo za cztery to my jesteśmy trakowani, my jesteśmy pompowani, więc naprawa też jest bardzo ważna. Zwiat oczywiście, bo mamy słaby zasięg widzenia, gładka jazda, strzał z biodra, rozrodzenie i oczywiście intuicja. Trzeba pomyśleć, żeby wozić te heki, szczególnie w końcówkach bitew, gdzie mamy nawet cztery ogryski, trzeba będzie dobić. Te haeki mogą zrobić robotę. Więc tak bym proponował zrobić załogę. Oczywiście rację, to nam podkręca wszystko, łącznie z rozrzutem. Zobaczcie, na samych racjach rozrzut spad spadł o 0,2. Więc to trzeba. I tutaj też duży Zestaw naprawczy, i ja gram na małej apteczce. Jak taki zestaw ja proponuję, jeśli chodzi o ulepszenia polowe, zmniejszenie oporów dla gruntu, lewa strona. Tutaj, oczywiście, zmniejszenie rozrzutu, czyli prawa strona. Dalej, mamy sześć postrzale Dwa do zasięgu. Zasięg jest tragiczny, oczywiście. Zasięg tutaj, w zależności jakie będziecie wybierać wyposażenie, czy będzie prowadzić tym spotować, no można oczywiście. To jest stedek. Yy, można zrobić mu magiczny zasięg widzenia, bądź magiczny kamuflaż. I tutaj kamuflaż można osiągnąć taki, tak jak w moich filmach pokazuję, jako czołg niewidzialny. Tutaj natomiast, yy, hapeki, ja bym chyba bardziej był jednak za zwiadem. No i tutaj yy, rzadko osoby wybierają jakiś parametr. Ja niestety, ale muszę wam powiedzieć, że tutaj koniecznie musi być prawa strona. Koniecznie tracimy kamuflaż, ale. Tutaj prędkość cofania jest dramatyczna. 15. Tutaj musimy wybrać tą prawą stronę, żeby cofać się chociaż troszeczkę szybciej. Jeśli chodzi o moduły na miasto, czyli tam, gdzie wydaje mi się, będzie się grało nim najlepiej, pomimo że to nie ma pancerza, ale to na końcu sobie o tym powiem, bo tam nie ma, co, nie ma za bardzo dużo do obmawiania. Więc na pewno jedyny rozsądny moduł, który skróci nam wszystkie parametry, zmniejszy nam rozrzut, zmniejszy nas też czas przeładowania, to jest wentylacja w jak najlepszym kolorze. 37,26, rozrzut już nam spadł do 0,34. Dalej celujemy w zmniejszenie tego rozrzutu, żeby ten cał był mniejszy, czyli bierzemy sobie oczywiście zmniejszone kółko celowania. I mamy już rozrzut 0,31, czyli teoretycznie rozrzut nie wygląda tak tragicznie, ale dalej mamy te rozrzuty w ruchu, które są problematyczne. Przy obrocie wieży już będzie w miarę ok. Nie widzę innej opcji, yy, grając magazynkiem, żeby tutaj nie było turbiny. Turbina nam pomoże szybciej się rozpędzać, szybciej się bujać, ale przede wszystkim pomoże nam się szybciej wycofywać. Więc yy, turbo, i zobaczcie, mam 21 do tyłu. Efektywna prędkość 56. Będzie po prostu jeździć się wygodniej. Tutaj musi być turbina. To jest takie must have na tym czołgu. Dalej, jeśli... Bo będą trzy zestawy, które Wam zaproponuję. To jest taki pierwszy zestaw, który uważam, żeby był najlepszy, jeżeli chodzi o mapy miastowe. Mapy otwarte, Posnajpić, no akurat on się za bardzo nie nadaje do snajpienia ze względu na te rozrzuty. Natomiast tutaj standard, czyli poprawienie widoczności, czyli na pewno optyka i na pewno cichy układ wydechowy. To takie wydaje mi się najlepsze rozwiązanie na mapę otwarte 3658. Możemy stać w dublu, nie dostaniemy spota od lighta. Zasięg widzenia 501, możemy tym poświecić. Nie można oczywiście na TDK założyć system obserwacji dowódcy, więc to jest minus, ale to nam umożliwi zdobycie trochę kredytu za spotowanie. Jeśli uważacie, że ten człowiek się podoba, chcecie kupić albo go macie, chcielibyście go zmarkować, chcielibyście, żeby był żeby był dużo lepszy, trzeba będzie zainwestować w wyposażenie eksperymentalne. Jak na każdym magazynku jak ostatnio testowałem właśnie yy, gdzie jest bardzo dużo problemów, tutaj najlepszym rozwiązaniem jest wzięcie eksperymentalnego turbo. Zobaczcie, że spadają nam rozrzuty. To jest taki jeden z modułów, który tutaj się przydaje. Tu jest właśnie nie dosyć, że dostajemy mobilność, dostajemy też do prędkości cofania, ale dostajemy też do rozrzutu. I to jest taki element, który fajnie nam poprawia rozrzuty na tym czołgu, bo staby nie można założyć, ale przy tym wyposażeniu eksperymentalnym mamy elementy stabilizatora, które zmniejszają nam te rozrzuty. I tutaj mamy 0,34. 0,25,26 i jeszcze jakbyśmy założyli wtedy te kółko zmniejszone, mamy mniejsze rozrzuty. Rozrzut 0,31, 0,25, 0,26 i to by był chyba najlepszy. Oczywiście eksperymentalne turbo zakładamy rzadko, jeżeli chcemy już czymś grać. Jeżeli to jest czołg, który będzie jako jedyną waszą zarabiaczką. Tak, najlepiej zrobić tą maszynę, natomiast yy, eksperymentalne, tu szkoda używać na tym czołgu, tak mi się wydaje, ale jeżeli chcecie osiągnąć jak najlepsze wyniki, ten moduł pozwoli Wam zmniejszyć te tragiczne rozrzuty, które są na tym czołgu i ten czołg w miarę przy tym, yy, przy tym konfiguracji jest najbardziej celny. Dalej, jeśli chodzi o sam pancerz. No tutaj nie ma rewelacji, mamy dach, który ma 55 mm i czasami tam się zdarzy rykoszet, zobaczcie, że na tej wieży gdzieś rykoszety się zdarzają, ale tutaj mamy penetrację 252, więc dingi się zdarzają i to jest taki przyjemny dodatek. Dalej mamy osłony przeciwko hitom, zobaczcie, tutaj jest pancerz warstwowy i mamy pancerz warstwowy na wieży. Więc to są plusy tego czołgu. Przy APC-ach tego tak nie czuć. Zobaczcie, yy, mimo wszystko ta wieża jest papierowa, i tutaj wszystko wchodzi. Garnek jest przepotężny, kadłub jest papierowy, więc ten czołgiem raczej nie podingamy. Ale porównajmy to sobie z czołgiem, który ma hity na goldzie. Zdarza się tych rykoszetów troszeczkę więcej, bo hity są pochłaniane. Więc przy, jeżeli widzimy TL7, po prostu nie ładujemy hitów, staramy się walić z normalnych pocisków. Tutaj zobaczcie, mamy tą osłonę, tu dodatkowy pancerz warszawy, tak samo gąska, to wszystko łyka. Więc nie starajmy się po prostu do niego strzelać z hitów. Tutaj zwykłe pociski są tańsze, a na pewno zrobią mu więcej. Szkody. I patrząc tak obiektywnie po tych wszystkich parametrach, zobaczcie, że no, czołg jest raczej słaby. Tak naprawdę lepsza jest jakaś ósemka i na niej zarobimy więcej. Przez to, że ten dpm jest tak tragiczny, na tym czołgu jest ciężko zrobić jakiś fajny wynik. A teraz zapraszam do bitewki. TL7, rzeka Perłowa, kapitan za sterami. I zobaczymy jak ten czołg zarobi grając praktycznie na full goldzie i na racjach. E, czy da radę tym czołgiem coś pozarabiać i jak się sprawuje ten magazynek? Ehm, powiem wam, że no, widać, że to się słabo zbiera. Tutaj jest grane bez turbiny, bodajże jest tutaj wentylacja, hapeki i zmniejszone kółko, czyli taki zestaw ehm, prosty i tani, wrzucony specjalnie na potrzeby tej bitwy. Przeładunek, zobaczcie, kosmiczny, ale powinniśmy zdążyć przeładować, jak dojedziemy do przepychacza. Oczywiście polecam granie przepychacza, tutaj można na wjeździe pojazdem w miarę szybkim, chociaż szkoda, że brakuje tej turbiny, byśmy dużo szybciej byli i też możemy dużo szybciej się wycofać. Podjazd osobiście ja bym podjechał tutaj na pozycję, mamy 10 stopni opuszczania działa i można było zrobić za darmo klipa Natomiast kapitan decyduje się, widzę, na podjazd do góry, no i zależy, zobaczymy, czy uda się złapać przestrzał, no zbyt agresywnie, przy dużej ilości czołgów tutaj musi się skończyć stratą HP, zobaczymy, jest Skoda, no niestety, zobaczcie jak ten celownik skacze, oj tutaj u kapitana widzę, że strasznie jest ustawiona duża czułość, dlatego to tak wszystko mocno lata. Dobra, typ 58, 430 uszkodzeń, oczywiście jeszcze dostaniemy od Pattona. No i zobaczcie, że praktycznie hp już nie mamy. Yy, a ładujemy znowu kosmicznie długo, 2 na 2 tylko weszły. Co my tu mamy? Mamy tak naprawdę, nasze czołgi bardzo fajnie grają ten przypychacz. Będzie można teraz przycisnąć Paton, Patton jest zajęty, typ raczej nie dojedzie, to jest zbyt wolny pojazd. No dla mnie teraz to jest worek z HP. Ładnie weszło raz. Patona nie ma, teraz typek. Tutaj nie ma bicia. No i ładnie wchodzi raz. Cofa się no już niestety przy tym rozrzucie. No tutaj też się zastanawiałem nad nad obracaniem, bo te dru, pociski strasznie długo skupiają przy dwóch sekundach i to też jest problem na tym czołgu. Więc nad tym modułem też można byłoby się zastanowić. No i znowu długie, długie ładowanie. Zobaczcie. Dwa klipy tak naprawdę i tylko 1300 demedżu. No został typ tutaj, tego zjedzą teraz. Przeciwnik mocno zaatakował zielone. STA-1 wygląda, że jest na awku. Nasi zajęli środek. Bitwa 5-2, 2000 HP przewagi. STA. Zobaczcie, jaki ogromny celownik. Jak to długo skupia. Ładny strzał. Dobrze przymierzone. Drugi strzał skończony. Bardzo ładnie. No i dwa pociski mamy. Co robimy? Czy czekamy 37 sekund, ładujemy, czy czekamy gdzieś na przeciwnika? To jest minus tego czołgu. Nie wiadomo, co zrobić. Przeładujemy i znowu musimy gonić. Przeciwnik może nas przekapować. Jest gdzieś artyleria. No bitwy raczej nie powinniśmy przegrać, chociaż HP-kowo jeszcze nie jest aż tak dobrze. Mamy tu Iwę na który świeci. Jest gdzieś udes. Nie widać było jeszcze artylerii. Peleton ciśnie. Szukamy przeciwnika. Nie widać nigdzie artylerii. O, pokazała się Arta, łatwy damage. No ale już nie zdążymy. Mamy cztery pociski, nie o warto się cofać na ogryzka. Podjedziemy tu. Mamy Udessa, mamy Ivena. I jeszcze się nie świecił cecek. Może być na fullu. 5400 HP. Do wzięcia. My mamy co prawda... Musimy uważać, bo możemy zejść na strzał. UDES się cofnął. Ale ogromny strzał. Ale siadło! Bardzo ładny strzał. Pocisk poleciał w środek fartowny. Mamy trzy pociski, nie ma sensu ładować. Jest cecek gdzieś tutaj blisko. No ale ten celownik jest ogromny, zobaczcie. Ciężko w budynek by było trafić. No i mamy ceceka, skupiamy raz. Pożar, piękny strzał. Gąska. Nie siadła, ale już się spali. No, to jest potęga magazynka. Perk Sniper. 4000 damage. No i zobaczcie. Mamy dwa cele. Nasi kapują niepotrzebnie. Można tu było jeszcze klipa zrobić spokojnie. Wynik 5000 był osiągalny. Bardzo ładna bitwa. I bardzo szybka bitwa. Niestety nasi skapowali. A tu można było jeszcze zrobić 600 damage. I bitwa się kończy. Mam nadzieję, że zobaczyliście, jak ten czołg się zbiera, jak on długo ładuje, jak szkoda tutaj zmarnowanych pocisków. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Dzięki SIA i do następnego!